Nie wyglądasz mi na hip-hopowca. Bo ja tak nie do końca już nim jestem. Znaczy, on jest we mnie, ale już uważam, że hip-hopowiec może tak sobie wyglądać. To jest bluza mojej żony. A czemu mówisz, że żony bluzie pan przyszedł? Bardzo mi się założyłem i mówię, patrz. Za duża jakie... jest taka? No właśnie jest taka, patrz. Ona nie jest do końca za duża. Ona nie, jest... ty jesteś za mały. Ona taka... jest ale genialnie. Kroją tak. To jest niesamowite, Wito, że ale dzisiaj... Ale to jest niezłe, bo patrzyłam tam na ciebie w tym ekranie i myślałam sobie, kurde, ale masz super ale... bluzę, naprawdę. Aga jest w opasce Antka. Antek, tak, tak. Twój mąż tym chodzi po domu? No tak. I mówi do ciebie Gretchen, Gretchen. Z filmu. Ja nie zdradzam swoich sekretów prywatnych. Co, w domu, to w domu. A bo jak ja cię poznałem, to teraz już kończąc. Zrobił się trochę chaos, ale przez to światło tam coś Wito podłączył, jakiś wzmacniacz, to jebało wszystko. Niemiecki wzmacniacz. Niemiecki wzmacniacz. Bo jak ja cię poznałem, to ty byłaś dzieckiem. Teraz tak? Masz męża i córkę. I w którym momencie, wiesz Cezary, że 12% polskich małżeństw, które posiadają dzieci, żałuje, że mają dzieci. I wy macie wszyscy dzieci. Kiedy ty sobie zdajesz sprawę, że żałujesz, że masz córki? No wiesz co, ale skąd, jak to 12? No 12 to mało w sumie, nie? Ja nie żałuję, absolutnie. Ty nie żałujesz? Moje córki są wspaniałymi, wspaniałymi osobami. Są ja super, absolutnie nie żałuję, do głowy mi nie przyszło. Nie, na pewno? Nie, bo tak pytam, bo to ciekawe. Nie, żałuję, że nie mam trzeciego dziecka. Ty masz jakieś dzieci? Jakieś tam mam! No właśnie. Ale żałuję, że je mam, więc się nie odzywam. Czekam, jak przyjdą do po maturze. Dzisiaj jest młodą mamą, na pewno nie żałuję. No właśnie, a ty żałujesz? Nie. No gdzie, no. To jest największa radość, no. Naprawdę? A to nie jest tak, że to coś zabiera, wolność, że to ciągle coś mówi, wie, ładuje się? Czy ciągle nie ma czasu, więc możemy kończyć, bo muszę wracać do domu. Zagosie, Wito, a ty żałujesz czy nie? Absolutnie nie. Chcę mieć ich jak najwięcej i... Aczkolwiek... tak, byłem przy porodzie i to jest hardcore, więc powiedziałem, że oni od razu po pierwszym, tak. Ty byłeś przy porodzie? Byłem. Ale po co tam poszedłeś? No, żona wesprzeć, kazała. Nie, chciałem tu, wiesz... Ale od tyłu czy od przodu? Od przodu, od tyłu, od wszystko. Wszystko.